W dzisiejszym odcinku biorę na warsztat Zenkali. i muszę przyznać, że jak zaczynałem testy, to czułem się lekko zawiedziony. Natomiast im bardziej poznawałem to narzędzie, tym bardziej mnie ono ciekawiło. Kanał ten napędza linia wdrożyć narzędzie IT w Sellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, witam cię serdecznie w programie Wise, y w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Dzisiaj, tak jak wspominałem we wstępie, będziemy przechodzić przez Zenkal. Na potrzeby testu wybrałem opcję Zenkal Pro, bo tam dopiero mam wrażenie, że zobaczymy pełnię tej aplikacji. Jeżeli myślisz, że jest to dokładnie takie narzędzie jak Calendly, to tutaj cię bardzo zmartwię, bo myślę, że się mylisz. To narzędzie zaskoczyło mnie bardzo kilkoma funkcjami. Jedną z nich jest to, że pozwala stworzyć dość szybko taką. Prostą, ale ciekawą stronę, gdzie ktoś może o mnie przeczytać i od razu wybrać sobie spotkanie, które może ze mną zrealizować. Może ono być bezpłatne, a może być płatne. Dodatkowo zintegruje się z systemem CRM, no i ma jeszcze kilka ciekawych rozwiązań, które mi się osobiście spodobały. Więc jakie ma wady, jakie ma zalety, jak to działa, no to wszystko oczywiście w części merytorycznej, więc nie przedłużam. Do zobaczenia. Na ekranie widać już teraz stronę Zenkal. Zenkal.io to jest polskie narzędzie. Strona jest po polsku i po angielsku. Strona jest przejrzysta, jest ok. System do umawiania i sprzedaży spotkań. Zobacz, jak zautomatyzować sprzedaż i umawianie spotkań w Twojej branży, i to jest ok. Tu jest bardzo szeroki opis, dla kogo jest ten Zenkal. Dietetyków, psychologów, stomatologów, coachów, beauty prawników. Nie wiem, kto to jest beauty, ale się. Domyślam, natomiast rzeczywiście głównie do takich zawodów, których praca skupiona jest wokół spotkań z klientami, spotkań online bądź offline, spotkań płatnych, płatnych konsultacji, więc tutaj podejrzewam, że zastosowanie może być szersze, ale jest tych podstawowych. 6. Jeżeli chodzi o pomoc, blog to jest bardzo rozwinięte. Na blogu mamy bardzo dużo artykułów w pomocy również, i nawet jest tak, że jak weźmiemy Zenkal dla dietyków czy psychologów, to tam znajdziemy filmy instruktażowe, więc jest ok. Jeżeli chodzi o cennik. Zobaczmy, jak wyglądają ceny. Zenkal w planie miesięcznym to są kwoty od 20 do 59 zł za osobę. I tutaj od początku mamy zobaczcie liczba spotkań, tematów i połączonych kalendarzy bez limitu. Super. Nie ma limitu spotkań, nie ma prowizji od spotkań, nie ma w ogóle takich opłat świetnie. SMS-y trzeba na to tylko zwrócić uwagę 5850 za 150 SMS-ów w każdym planie. Nie są to przewracalne kwoty, jeżeli wysyłasz tych SMS-ów stosunkowo niedużo. Tak? Natomiast e, to wszystko zależy po prostu od Twojej specyfiki. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w przypadku konkurencji. Jeżeli chodzi o Calendly. To mamy tak, tu mamy od 20 do 59 zł, jeżeli chodzi o cennik, tu mamy od 10 do 15 dolarów, więc w gruncie rzeczy ceny są dość podobne, nawet powiedziałbym, że bardzo, bardzo zbliżone. Jeżeli. Linktree, będziemy wzięli pod uwagę, i to powiem potem dlaczego. To tu mamy od 0 do nawet 24 dolarów, standardowo jest 5 do 9 dolarów. I teraz, dlaczego mówiłem o Linktree? Dlatego, że mam wrażenie po testach tej aplikacji, że Zenkal to takie calendry. W połączeniu z Linktree, dlatego że w Currently ja mogę umawiać spotkania. Oczywiście ma też szereg innych opcji, których na przykład Zenkal nie ma. Natomiast Linktree, mam zebrane konkretne linki w jednym miejscu. Ja też korzystam z Linktree i na przykład na Linkedinie i na Instagramie moim jest podczepione Linktree, ale mógłbym to również zrobić w Zenkal. Więc teraz pokażę Ci, jak takie kwestie rozwiązać właśnie, w tej aplikacji. No i na ekranie widać teraz aplikację Zenkal. Po uruchomieniu dokładnie to widzimy, więc dla mnie, w moim odczuciu jest OK. Widać, że jest to fajnie zbudowane. I teraz, co my w niej możemy zrobić? Przede wszystkim, numer jeden, to łączymy sobie kalendarz. Wchodzimy w dostępność, łączymy kalendarz. Ja mam połączony przykładowy kalendarz Google. Tu mam Outlook, iCloud, mogę połączyć dowolne. Super, mam kalendarz, widzę spotkania, ale to nie jest klucz. Kluczem są tematy spotkań. Tutaj ja ustawiam, co to jest za spotkanie, czy się łączy z systemem płatności, czy spłatne, bezpłatne, wszystko po kolei. Ja nie będę budował, tylko pokażę Ci edycję. Podstawowe informacje, jak się to nazywa, czy widoczne jest na stronie profilu, włączone, czy mamy zbieranie informacji, tu wszystko mogę ustawić, opis spotkania, super. Zaawansowane ustawienia, bardzo ważne: strona podziękowania, jeżeli mam własną, uczestnicy, tygodniowy kalendarz, pole numeru telefonu, czy jest wymagane. I to są ważne informacje, jak ludzie potem mają się umawiać. I uwaga teraz, bo teraz bardzo ważna rzecz: przecież, jak oni się umawiają z tego linku, to oni muszą pewne rzeczy wpisać. I tu ja decyduję, co oni wpisują. Ja zadałem celowo pytanie, o czym będziemy rozmawiać. Jest ono wymagane: MAP, czyli Marketing Automation Platform CRM, albo PM, czyli Project Management. To są po prostu tylko skróty. I teraz ja robię zapisz. I mamy stworzone takie spotkanie. I teraz, jak to spotkanie wygląda, proszę bardzo, konsultacja. Pyk. I mamy. Tak wygląda to spotkanie. I ja mogę sobie wybrać, oczywiście proszę jako klient, mogę wpisać, że jestem Jan Kowalski. Tu wpisuję janmaupa.wp.pl. Tu wpisuję numer telefonu. Tu mogę zostawić notatkę, ale nie muszę. Ale tu muszę wskazać, że chcę rozmawiać o CRM-ie. I klikam potwierdź spotkanie. Teraz. Otrzymałem informację, że moje spotkanie jest potwierdzone. Mogę je dodać do własnego kalendarza? Super! Od razu mnie przyniosło. Zapisałem, proszę bardzo, spotkanie jest dodane do mojego kalendarza. I co ciekawe, od razu dodał się link do Zooma. Super! Dodały mi się też linki do przełożenia spotkania i do odwołania spotkania, więc bardzo fajnie to jest rozwiązane. Podoba mi się. Co prawda. Mam poczucie, że wolałbym, żeby to się automatycznie dodało do mojego kalendarza. Na przykład w CRM-ach tak jest, w Appswatchie, w Pipedaiwie tak jest, że się automatycznie dodało, ale ta opcja też jest w porządku. Jest dla mnie akceptowalna. Tak? I teraz, co dalej? Ci wszyscy klienci, co się zapisali, powstali tutaj. Jest Marek Nowak, jest Jan Kowalski, zobacz szczegóły. Piękna sprawa. Zaplanowane jedno spotkanie, 0 złotych nam zostawił. Historia spotkań, proszę bardzo. Notatki, no petarda. Proszę, zobacz szczegóły Filipa. Cztery spotkania, nadchodzące te dwa. Które nadchodzące to i to? Proszę, to są wszystkie dane historia spotkań, notatki. Widać, że już miał, ma dwa potwierdzone. Piękna sprawa. I teraz bardzo ważna rzecz. Raporty, które w zasadzie no, zestawieniem spotkań są. Tu jest opcja brandingu. I to jest coś, co przykuło moją uwagę, bo po prostu okazuje się, że Tutaj rozwiązany jest pewien bardzo istotny problem. Proszę, branding. Oczywiście zdjęcie ja umieściłem tam dowolne, nie było w tych rozmiarach. W tle nie zmieniałem. Można tu logo podczepić, zostaje Zenkal. i to jest informacja o mnie. Pomagam wybrać doświadczenie IT. Tutaj mogę coś więcej dopisać. Tak, tu jest zamów bezpłatną konsultację, tu jest link. I ja tu sobie wszystko pokładałem, Tu mógłbym dopisać jeszcze linki. Zobaczcie, do moich sociali. Wszystko fajnie. No i teraz klikam zapisz. I teraz uwaga. Tadam. <ścoughs> Strona profilowa, która będzie miała taki oto link. Ale link nie jest istotny, bo ten link ja mogę sobie podczepić pod na przykład swoją domenę, tak jak w Linktree. I teraz uwaga, zobaczcie, I dlaczego ja powiedziałem, że można y, y, Linktree i Calendly w jednym. Dlatego, że ja tu mam informację, Filip Kulikowski, pomagam wybrać rzecznik rzecz IT, mogę mieć całkiem inne tło, wygląda to trochę jak konto w socialach. Tu można coś dopisać. Zamów bezpłatną konsultację. Tu mogę opisać dużo, dużo więcej. Dać jakieś linki konkretne, tak? A tu mam zobaczcie: Umów, spotkanie, warsztat, analiza narzędzi IT, konsultacja CRM, konsultacja. A tu mam nawet oceny od klientów na temat tej konsultacji. Jest ok, podoba mi się. A kliknę umów. To pojawia się ten ekran, który już wcześniej widzieliśmy, czyli mogę umówić dowolne z tych spotkań. Tu akurat nie ma dostępnych terminów <laughs> w tym tygodniu, a w następnym już, proszę bardzo, są. I to ja wybieram, co, kto i w jaki sposób uzupełnia w tym ujęciu, w tym spotkaniu. Więc. Bardzo mi się to podoba i przyznam, że mnie tą opcją ujęło. I okej, okay, mamy tą stronę profilową, więc, tak jak powiedziałem, Linktree i Calendly można tu połączyć, super, ale to nie wszystko, no bo przecież ja jeszcze te linki tak, mogę umieścić w mailu, wysyłać w mailu, mogę osadzić na stronie internetowej mojej własnej WordPressowej, proszę osadzić i ten kod osadzenia. Mogę dodać na stronie internetowej i ten kalendarz będzie tam wisiał. Czyli mogę mieć na stronie, a mogę mieć stronę profilową po prostu na LinkedInie. To naprawdę zależy, ale mam te możliwości, żeby stworzyć prosty link, wysyłać w mailu, osadzić na stronie. Nie ma problemu. I teraz zobaczmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Otóż, powiedzmy, że w tym oprogramowaniu jeszcze jedna rzecz mnie bardzo ujęła. Ja mam na przykład bezpłatną konsultację, mogę mieć konsultację płatną, mogę mieć warsztat jakiś, mogę mieć szkolenie online, mogę mieć e-booka, książkę, no pff, różne produkty twórcy cyfrowi posiadają, tak? Jeżeli będą z tego korzystać czy dietetycy, czy coachowie, czy nawet beauty. I super. I teraz ktoś się zapisze na bezpłatną konsultację, to ja mogę w powiadomieniach utworzyć mu, e, można to nazwać crossel, -sell, sell Otóż wyobraź sobie, że po spotkaniu wysyłam maila o dowolnym, tutaj nazywam go wewnętrznie, po polsku jest to e-mail tylko do odbiorcy, do uczestnika spotkania, na przykład dwa dni po spotkaniu macie potwierdzenia, zobacz przełożenia odwołania lub przed spotkaniem lub po. Tu wpisuję temat, tu wpisuję treść i na przykład wysyłam to pięknego maila z informacją, że specjalnie dla osób, które brały udział w bezpłatnej konsultacji, mam przygotowany kod rabatowy na zakup mojej książki, kursu online czy czegokolwiek innego. Co chciałbym tutaj zaprojektować, więc ja mogę zaprojektować, że ludzie kupujący moje konsultacje bądź biorący udział w bezpłatnych, potem dostają mail, jeden lub nawet dwa, z informacją, że mogą coś ode mnie jeszcze kupić, na przykład z jakimś kodem rabatowym. Bardzo ciekawa opcja. Uważam. Oczywiście tu mogę dodać też SMS-y, jest proste, od razu proste przeniesienie do tego, że mogę kupić. Proszę bardzo, odnawialny pakiet 150 odnawialny pakiet, 150 SMSów bądź jednorazowy, i to jest od razu tutaj podane, więc to jest jeszcze bardzo ciekawa opcja. Uważam, żeby ją zastosować. Więc mam stronę profilową, mam dużo spotkań. Które mogę ustawiać i sobie generować. Mam powiedzmy, że uproszczone raporty. Mam nawet kody rabatowe, które mogę wygenerować na konkretną kwotę bądź procenty. Tu jest zestawienie klientów. I teraz idźmy dalej, bo ja ten kanał mogę osadzić, mogę dodać na LinkedInie, mogę tą stronę profilową, mogę to wrzucić na stronę, mogę wysłać w mailu. Nie ma problemu. Ustawiam jeszcze dostępności i wszystko działa, ale. To by nie funkcjonowało prawidłowo, gdyby nie to, że możemy to zintegrować. I zobaczcie, mamy przelewy 24, PayPal, PayU, Stripe, TeaPay, Easy. Mam te wszystkie praktycznie bramki płatności, które potrzebuję. Jeżeli chodzi o księgowość, proszę bardzo mam infakt, mam firmę, mam fakturownię, jak najbardziej. No i tutaj niestety pewna wada, otóż mamy tylko Hubspota, jeżeli chodzi o crm -y. Minus, minus, potworny, minus e, Zenkal. No, niestety, przydałoby się jeszcze kilka CRM-ów. Szczególnie takich, które tego modułu nie mają, a szalenie by się przydał ich klientom właśnie taki moduł. HubSpot, praktycznie ten moduł ma. HubSpot ma też możliwość już od niedawna, nawet pobierania płatności więc. Tutaj to nie jest ok. Mamy wideo, proszę bardzo. Praktycznie wszystkie systemy, które się używa. I uwaga na koniec, bardzo ciekawa integracja Woodpeckera. Czyli wszystkie, wszyscy prospekci, którzy by umówili ze mną spotkanie, po oznaczeniu nie będą dalej otrzymywali wiadomości z Woodpeckera. Super, to jest ok. Mamy web, webhooki, mamy api i mamy jeszcze pewne dodatki, czyli karnety. I tutaj, zobaczcie, możemy utworzyć taką szybką stronę karnetów. I proszę bardzo, pyk, mamy taki link, nawet możemy go skrócić. Skopiuj link i te karnety będą sobie, oczywiście ładniej można to zrobić. Karnety, tu kupisz karnet, cztery spotkania w kwocie, imię, e-mail. Kup karnet, pyk, kup karnet i teraz już. Nie mogę, bo musiałbym wypełnić więcej danych, żeby ten karnet kupić i mieć połączenie z systemem do płatności. A ja tego po prostu nie łączyłem. Połączyłem to jeszcze z systemem Hubspot i okazało się, że to połączenie naprawdę zadziwiająco fajnie działa. Otóż pamiętacie, że tam dodawałem Marka Nowaka, Jana Kowalskiego. No i proszę, zobaczmy sobie, jak wygląda Jan Kowalski. Bo cała ta integracja działa w ten sposób, że jak takiego lida nie ma w moim CRM-ie, to go stworzy. Jak jest, to pomeczuję go po mailu i doda te informacje. I zobaczcie, piękna sprawa. Jan Kowalski powstał w crm powstał w Hubspocie, Jan Kowalski w aktywności ma, że został utworzony z integracji. Od razu został lidem. Proszę bardzo, zarejestrowane spotkanie. Zarejestrowało się normalnie spotkanie w HubSpocie. Świetnie zrobiona integracja, czyli normalnie tak jakbym w HubSpocie umówił spotkanie z klientem. <klucz> Brawo. I jeszcze mam informację Zenkal, konsultacja, spotkanie z Janem Kołaski. Odbędzie się ono dnia i proszę bardzo przejść do App Zenkal. Brawo. Brawo Zenkal, integracja. Po prostu smaczek pełen. Więc wróćmy do Zenkal. Praktycznie przeszliśmy przez wszystkie podstawowe, kluczowe możliwości tego systemu. W mojej ocenie to jest naprawdę ciekawa opcja. Zróbmy krótkie podsumowanie i zestawienie wat i zalet. Po pierwsze. Nie jest to typowy system do umawiania spotkań typu na przykład Calendly, bo tu możesz zrobić trochę więcej. Otóż, po pierwsze, możesz stworzyć taką stronę profilową, na której masz konkretne spotkania, nawet z opiniami, możesz tu dodać linki do takich głównych zagadnień, możesz tam zrobić opis. Oczywiście to będzie bardzo proste, podobne jak Linktree, ale trochę bardziej rozwinięte. 2. Możesz ustawiać dowolne spotkania, możesz się łączyć z bramkami płatności, systemami fakturowymi i nawet woodpeckerem, więc super. Umawianie tych spotkań jest szaleńczo proste, możesz się przekładać, odwoływać. Masz kody rabatowe, masz ustawienie dostępności. I to wszystko naprawdę ciekawie działa. Wisienką na torcie jest to, że po spotkaniu możesz zaprojektować wysyłanie przykład maila z kodem rabatowym do kolejnej usługi jednej bądź dwóch. Możesz po odwołaniu, po zmianie daty, przed spotkaniem, po spotkaniu ustawić całe sekwencje maili, więc super. Jeżeli chodzi o wadę, Integracja jest wyłącznie z CRM Hubspot i szalenie mi tu brakuje CRM-ów, które nie mają tej opcji, bo Hubspot praktycznie wbudowaną ma dość podobną opcję. Na korzyść przemawia to, że ta integracja jest budowana świetnie, co zresztą pokazywałem, jest opcja taka, że od razu dodaje spotkanie w Hubspocie, dodaje tego lida, jak go nie ma, rejestruje informacje, mówi skąd powstał i pokazuje jeszcze, że to spotkanie jest z Zenkala, więc Brawo, Zenkal, działa to naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o minusy użyteczności, to ja osobiście żadnych nie znalazłem. UX jest świetnie zaplanowany, pracowało się na tym bardzo prosto. Spotkania się umawiały, występowały w kalendarzu od razu, maile przychodziły, więc jak najbardziej. Wszystko działa w mojej ocenie jak powinno. Oczywiście, ja tą aplikację testowałem kilka dni, mogłem jeszcze pewnych rzeczy nie złapać. Jeżeli wiesz więcej, chcesz podyskutować, pisz w komentarzu. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie przydatny, ciekawy albo po prostu dobrze się bawiłeś, daj łapkę w górę. Będzie to po prostu dla mnie bardzo miłe i będzie to informacja, żeby więcej takich materiałów tworzyć. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!